Drodzy Państwo, drugie Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju Łódzkie 2021. Przechodzimy do kolejnego panelu. To jest ostatni nasz panel. Sprawiedliwa transformacja w województwie łódzkim. Nadzieje i wyzwania związane z Zielonym Ładem. Po całej dyskusji, po tych wszystkich panelach próbujemy podsumować i zastanowić się nad tym, na jakie wsparcie może liczyć w naszym kraju w związku z planowaną transformacją. Jakie szanse przynosi Polsce Zielony Ład? Jakie pomysły na zielone zmiany już dzisiaj pojawiają się wśród łódzkich przedsiębiorców? Jaka jest specyfika wyzwań stojących przed regionem w zakresie transformacji? Jakie nadzieje wiąże województwo ze środkami z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji? Jak przebiegał proces przygotowania terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji w województwie łódzkim? Jak Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, a także inne źródła finansowania mogą przeciwdziałać degradacji środowiska w regionie? Drodzy Państwo, ostatni panel poprowadzi Dionizy Smoleń. Pan Dionizy jest dyrektorem w Zespole Spraw Sektora Publicznego i Infrastruktury PWC, odpowiedzialnym za realizację projektów doradczych dla administracji publicznej w Polsce. Doświadczenie zawodowe to między innymi dyrektor, zastępca dyrektora Departamentu w Ministerstwie Gospodarki oraz Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Jest to absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Zapraszam na panel. Dzień dobry, szanowni państwo, witam państwa bardzo serdecznie na panelu dyskusyjnym pod nazwą Sprawiedliwa transformacja w województwie łódzkim, nadzieje i wyzwania związane z Zielonym Ładem. Nazywam się Dionizy Smoleń, jestem dyrektorem w PWC i będę miał ogromną przyjemność pełnić funkcję moderatora naszej debaty. Witam bardzo serdecznie naszych szacownych panelistów. Witam serdecznie pana Macieja Kozakiewicza, pełnomocnika marszałka województwa łódzkiego do spraw sprawiedliwej transformacji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie panią Joannę Maćkowiak-Panderę, prezeskę zarządu w Forum Energii. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Witam Zuzannę Bartczak, wicedyrektorkę w Zespole do spraw sektora publicznego i infrastruktury PWC. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. Witam serdecznie pana Jana Bondaruka, zastępcę dyrektora w Głównym Instytucie Górnictwa. Witam. Dobry, witam. Witam bardzo serdecznie pana Błażeja Mielczarka, reprezentującego Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo dziękujemy za, szanownym państwu, za zainteresowanie naszym panelem. Dotyczy ona bardzo ważnego zagadnienia dla Polski, dla Unii Europejskiej, ale także dla województwa łódzkiego. Ten szeroki kontekst naszej debaty jest wyznaczony polityką Zielonego Ładu i celami dotyczącymi osiągnięcia neutralności klimatycznej w Unii Europejskiej do roku 2050. Osiągnięcie tych celów związanych z neutralnością klimatyczną wiąże się także z szeregiem wyzwań dla regionów górniczych. Dlatego, aby osiągnąć neutralność klimatyczną, niezbędne są działania związane z ograniczaniem wydobycia węgla, z redukcją zatrudnienia w tej branży i województwo łódzkie także chce być beneficjentem tych działań. Aby złagodzić skutki tych działań, o których przed chwilą wspomniałem, w ramach Zielonego Ładu jest przewidziany także instrument pod nazwą Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, którego zadaniem jest łagodzenie społecznych i gospodarczych skutków odchodzenia od górnictwa. I chcielibyśmy podczas dzisiejszej debaty przyjrzeć się tym wyzwaniom i też szansom związanym ze sprawiedliwą transformacją dla województwa łódzkiego. Szanowni państwo, przewidujemy dwie rundy pytań do naszych szanownych panelistów. Pierwsza runda będzie służyła lepszemu zdiagnozowaniu sytuacji w województwie łódzkim, zarówno w aspekcie wyzwań, jak też pewnych szans, a druga runda będzie służyła określeniu tego, co należy zrobić, tych działań, które należy podjąć na rzecz osiągania tych celów neutralności klimatycznej i osiągania tego poprzez oczywiście sprawiedliwą transformację. Zgodnie z konwencją od ogółu do szczegółu pozwolę sobie w pierwszym rzędzie zwrócić się z pytaniem do Joanny Pandery Maćkowiak, reprezentującej Forum Energii, o przedstawienie nam trochę szerszego kontekstu naszej dzisiejszej debaty. I tutaj pozwolę sobie jeszcze raz nawiązać do polityki Zielonego Ładu, do celów neutralności klimatycznej i uprzejmie proszę o wprowadzenie nas z jednej strony w nieco szerszy kontekst wyzwań związanych z tak zwaną zieloną transformacją, ale z drugiej strony także o wskazanie pewnych szans, jakie wiążą się z zieloną transformacją zarówno dla Polski, jak też dla województwa łódzkiego. Bardzo proszę.
Dziękuję Dionizy za to pytanie. No myślę, że cały kontekst dyskusji o neutralności klimatycznej po pierwsze rzeczywiście jest szeroki, bo on wynika z naszego globalnych zobowiązań porozumienia paryskiego, takiego podejmowanego na forum ONZ-u, gdzie Polska zresztą bardzo aktywnie w tych negocjacjach uczestniczyła. I wszyscy sygnatariusze porozumienia paryskiego zobowiązali się do neutralności klimatycznej, że będą do niej dążyli. No i oczywiście Unia Europejska w tym kontekście ma szczególny interes w tym, żeby forsować ten kierunek. Nakłada się na to kilka zjawisk, też bardzo duży wartość importu paliw, co do to jest taki kierunek, chcielibyśmy się uniezależnić w przyszłości od paliw kopalnych, czyli od ropy, gazu, węgla też. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest poprawa innowacyjności i efektywności w gospodarce. No chcemy emitować jak najmniej, ale też zużywać jak najmniej energii. Później na pewno jest też ten aspekt środowiskowy, że związany z tym, że chcemy żyć w czystym środowisku, chcemy jak najmniej, jak najniższe koszty ponosić zdrowotne zanieczyszczenia środowiska. I na pewno na to się nakłada też rozwój innowacji i jakby zaangażowanie bardzo dużych pieniędzy w to, żeby gospodarka właśnie rozwijała się w stronę zielonych technologii. Więc to jest ogólny kontekst. Tutaj jest nie tylko kontekst środowiskowy, ale też gospodarczy. I nasz interes oczywiście polega na tym, żebyśmy my do tego pociągu wsiedli, bo jeżeli do niego nie wsiądziemy, to pozostaniemy z ogromnymi kosztami, będąc i tak tylko odbiorcą zagranicznych technologii i nie mając, żyjąc nie wiem, w zanieczyszczonym środowisku, zdegradowanym, bez własnych tutaj korzyści. Na pewno i to jest i wyzwanie, i korzyść na pewno duża, że my mamy szansę, zwłaszcza, że w tej chwili jesteśmy na początku dyskusji o dużych funduszach unijnych właśnie na tą zieloną transformację. I to jest na pewno ogromna szansa, że my nie jesteśmy też sami z tą transformacją, bo Polska jakby na tle krajów innych europejskich dostaje więcej środków na odchodzenie od węgla, ale na pewno też jest to oczywiście dla nas dużo większe wyzwanie, historyczne zaszłości związane z tym, że węgiel też był kiedyś no takim paliwem dla gospodarki, a w tej chwili no jest to rzeczywiście dosyć trudny proces odchodzenia od węgla. Natomiast my mamy szansę wejścia na inny poziom, bo wbrew pozorom te kraje, które rozpoczęły transformację energetyczną 30 lat temu czy 20 lat temu, już wtedy inwestowały bardzo dużo pieniędzy, a my w tej chwili możemy korzystać też z tanich technologii odnawialnych. Natomiast rzeczywiście wymaga to bardzo dużego zaangażowania, podejmowania decyzji, transparentności też w kosztach, no i sprawiedliwości społecznej, bo bez wątpienia Bełchatów na przykład jest takim regionem, który w dużym stopniu, ten region opiera się o wydobycie węgla brunatnego, więc zupełnie inne są koszty nawet w ramach kraju właśnie Bełchatowa versus Gdańska, czy Wrocławia, czy Poznania. I to jest dlatego bardzo ważne, żeby ten dialog na poziomie regionalnym też się odbywał, aby władze lokalne bardzo jasno, ale też właściciele, wytwórcy, ci, którzy korzystali z tego regionu przez lata, bardzo działali transparentnie i sprawiedliwie i odpowiedzialnie podchodzili nie tylko do kwestii wytwarzania, ale też kwestii społecznych i miejsc pracy. Bardzo dziękuję też za taką ilustrację tych wyzwań, a jednocześnie szans, to jak trochę jak dwie strony medalu. I nawiązując do wypowiedzi o tym pociągu, to szybko chciałbym zaproponować przejście do województwa łódzkiego, bo województwo łódzkie podjęło decyzję o tym, że chce wsiąść do tego pociągu pod nazwą Zielona Transformacja i że chce uczestniczyć w tym projekcie i ubiega się o środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Wiemy, że stosowny dokument, program sprawiedliwej transformacji dla województwa łódzkiego został przedstawiony Komisji Europejskiej i teraz proces jest w fazie negocjacji. No a chciałem zapytać osobę, która na ten temat wie najwięcej i tu zwracam się z uprzejmym pytaniem do pana Macieja Kozakiewicza, pełnomocnika marszałka województwa łódzkiego, przybliżenie nam tego procesu. Jeżeli panie pełnomocniku, możemy zacząć od genezy. Dlaczego województwo łódzkie zdecydowało się
rozpocząć proces transformacji. Jaka jest specyfika wyzwań dla województwa łódzkiego, ale też jakie wiąże województwo łódzkie szanse związane ze sprawiedliwą transformacją? Bardzo proszę. Jeszcze nie jestem oswojony ze swoją nową funkcją, bo dotychczas byłem koordynatorem projektu Bełchatów 2050 i po stronie społecznej apelowaliśmy o to, aby właśnie ten proces sprawiedliwej transformacji został uruchomiony. Na pewno nie jest dla nikogo tajemnicą, że ten sukces gospodarki regionu bełchatowskiego poprzez produkcję około 20% energii jednocześnie na dzisiaj jest pewną formą balastu. Praktycznie jeszcze półtora roku temu nikt w ogóle nie dopuszczał do tego, że będziemy odchodzili od produkcji energii z węgla, a tak naprawdę wczoraj została zakomunikowana informacja, że odkrywka Złoczew nie ma uzasadnienia środowiskowego i praktycznie to zamyka już dyskusję na dzisiaj o tym, że ten region nie będzie się rozwijał w oparciu o węgiel. I w związku z tym to, co jest kluczowym wyzwaniem i co też stanowiło kluczowe wyzwanie w trakcie tworzenia niezbędnego dokumentu, czyli terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji, to jest w ogóle gotowość lokalnych środowisk i to zarówno pracowników zatrudnionych w koncernie energetycznym, czy to w obszarze wydobycia węgla, czy produkcji energii, ale również i samorządowców, i społeczności, no, która jest, tak powiedzmy sobie szczerze, no, dotychczas była dumna z tego, że region się doskonale rozwija. Pomijano oczywiście te aspekty środowiskowe, nieraz bagatelizowano, nieraz infantylizowano. No i dzisiaj wszyscy stoimy przed ogromnym wyzwaniem. Nie można było tak naprawdę uruchomić procesu transformacji też bez deklaracji koncernu Polskiej Grupy Energetycznej o odejściu od produkcji węgla, od deklaracji redukcji emisji zanieczyszczeń CO2, produkcji energii, wydobycia węgla. Te tak naprawdę dane, te decyzje zapadły przed wakacjami w maju, w czerwcu i dopiero to przyspieszyło czy otworzyło proces transformacji. Dlatego województwo łódzkie z pewnym opóźnieniem z uwagi na te warunki, też politykę energetyczną państwa przystąpiło z opóźnieniem, no ale tak naprawdę mamy nadzieję, że uda się sprawnie to opóźnienie nadrobić i tak wydaje się, że jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że kilka takich regionów, jak chociażby Wałbrzych czy Łódź, stolica naszego regionu, musiała dokonywać transformacji bez jakiegokolwiek wsparcia i cały czas trwa dyskusja, chociażby w przypadku ostatniego raportu w województwie łódzkim, czy to była transformacja udana i czy musiała być tak bolesna. Więc region bełchatowski powinien sobie też zdawać sprawę i my też mamy pełną świadomość, że w tym całym nieszczęściu w tej chwili jeszcze odczuwanym na pewno przez większość mieszkańców jest jednak spora doza szczęścia, że po pierwsze to co mówiła pani prezes Jasia Pandera, możemy czerpać jednak z doświadczeń innych regionów, choćby niemieckich, które tę transformację praktycznie już drugą dekadę, nieraz trzecią przeprowadzają. A po drugie jednak istnieją możliwości pozyskiwania środków i złagodzenia tych skutków. Bardzo dziękuję za wypowiedź. Nawiązał pan do kwestii gotowości lokalnych środowisk do tej transformacji. I myślę, że to dobry moment, żeby właśnie teraz zejść na ten poziom lokalny bełchatowski. Jest z nami pan Błażej Mielczarek z Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego i chciałbym pana zapytać, właśnie nawiązując do wypowiedzi pana pełnomocnika, o tą właśnie gotowość lokalnych środowisk do podjęcia trudów transformacji. Jaka jest pana opinia? Jakie działania powinny być podjęte, aby społeczność lokalną do tej transformacji z jednej strony przygotować, ale z drugiej strony też wesprzeć, bo tak jak tutaj już Asia Pandera o tym mówiła, też Unia Europejska wyznacza cele, ale z drugiej strony także oferuje konkretne wsparcie. Panie Błażeju, będę wdzięczny za wypowiedź. Dziękuję. Tak, jakby sytuacja jest o tyle patowa, że z jednej strony mamy te 20% w skali kraju jako region
energetyczny. Z drugiej strony musimy spełniać czy dążyć do spełnienia celi Unii Europejskiej, a z trzeciej strony jest jakby lokalna społeczność, która przez ostatnie pokolenia jest związana głównie z branżą energetyczną, bo to jest kluczowa branża u nas w regionie. Żeby jakby wykorzystać też szansę, która się pojawia, czyli fundusz transformacji, my jako instytucja otoczenia biznesu Bełchatowsko-Kleszczowski Park wraz z czterema innymi instytucjami uruchomiliśmy czy zawiązaliśmy porozumienie Bełchatów, Kleszczów Razem Możemy Więcej i w ramach porozumienia wypracowaliśmy przedsięwzięcia, które mają na celu złagodzić właśnie to przejście z branży tylko czy praktycznie energetycznej na kilka innych branż, tak żeby ciężar gospodarczy też był na innych branżach. I zaproponowaliśmy trzy filary, których jakby zadaniem jest to, aby to przejście było łagodne. Filar gospodarczy, społeczny i filar infrastrukturalny. I uczestniczyliśmy zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie lokalnym, regionalnym w tworzeniu przedsięwzięć jako porozumienie i wraz z innymi podmiotami z porozumienia złożyliśmy ponad 30 propozycji do Urzędu Marszałkowskiego właśnie z tymi przedsięwzięciami. Natomiast na poziomie krajowym złożyliśmy jedną dużą fiszkę, która jest jakby komplementarnym, kompleksowym przedsięwzięciem sprzyjającym lżejszej transformacji. Także to ogólnie tyle, natomiast za chwilkę powiem też o szczegółach. Bardzo dziękuję. Myślę, że to bardzo ważny wątek wybrzmiał takiej współpracy i porozumienia na szczeblu lokalnym, bo wtedy te projekty też mają większą szansę rzeczywiście efektywnie pomóc i być wdrażalnymi. Bardzo dziękuję. Wróćmy trochę jeszcze na szczebel regionalny. Jest z nami Zuzanna Bartczak, wicedyrektorka w PWC. Jako PWC wspieraliśmy 6 regionów w opracowaniu terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji w ramach projektu Komisji Europejskiej oraz projektu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Zuzanna, proszę przybliż nam meandry pracy konsultanta. Jak przebiegał proces wypracowywania dokumentu, praca ręka w rękę oczywiście z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Co wyróżniało region łódzki i jakie obszary warto rozwijać, aby skutecznie wdrażać sprawiedliwą transformację w województwie łódzkim? Bardzo proszę o głos. Bardzo dziękuję za to pytanie i cieszę się, że mogę o tym opowiedzieć, bo trochę tak naprawdę postaram się krótko opowiedzieć o tej kuchni, która na szerszym forum nie zawsze była dostrzegalna, a faktycznie region łódzki, a przede wszystkim przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, którzy odpowiedzialni byli za przygotowanie planu, włożyli ogrom pracy w przygotowanie tego planu, ale nie tylko oczywiście przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, ale wszyscy zaangażowani interesariusze. A zatem jeśli mogę krótko opowiedzieć, takim chyba kluczowym elementem projektu było zaangażowanie interesariuszy w pracę nad przygotowaniem terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji. My jako już doradca wyłoniony przez ministerstwo rozpoczęliśmy współpracę z regionem dopiero w styczniu. Natomiast trzeba tutaj podkreślić, że już we wrześniu 2020 roku zarząd powołał zespół do spraw transformacji terenów górniczych województwa łódzkiego jako właśnie taki organ opiniodawczo-konsultacyjny w procesie przygotowania planu dla regionu, dla marszałka, wicemarszałków, którzy to jakby przedkładają komisji właśnie ten dokument. To, co jest istotne, to, że w pracę tego zespołu włączono szereg kluczowych interesariuszy, przedstawicieli władz powiatowych, miejskich, gminnych z obszaru transformacji, czyli z tego obszaru, który został wyznaczony jako obszar najbardziej, który no jest najbardziej powiązany oczywiście z wydobyciem i z pracą w kopalni, w elektrowni, natomiast również skutkami potencjalnego procesu transformacji. Zaangażowani byli również przedstawiciele środowiska naukowego Politechniki Łódzkiej, przedstawiciele związków zawodowych, związków pracodawców, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, również Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, czy chociażby spółki PGE.
Także to jest niezwykle istotne. W skład tej grupy również zostali włączeni już wtedy przedstawiciele administracji rządowej. Ponadto w samym Urzędzie Marszałkowskim również została powołana właśnie grupa robocza, która już tak bardzo operacyjnie pracowała nad przygotowaniem tego planu, zarówno współpracując z interesariuszami, jak i współpracując z nami jako doradcą, a także współpracując jakby na bieżąco u siebie. Tutaj też myślę, że warto podkreślić to, że w regionie w styczniu 2021 roku Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego powołała również zespół problemowy właśnie przy WRDS-ie do spraw transformacji regionu bełchatowskiego. Także no, szereg działań został podjętych już w poprzednim roku, działań przygotowawczych, ale tak jak słusznie również zauważył pan pełnomocnik, praca w regionie łódzkim nie była pracą łatwą, ponieważ tak naprawdę te takie kluczowe informacje dotyczące transformacji w regionie zostały przedstawione dużo, dużo później. Natomiast to nie znaczy, że bez tego nie mogliśmy pracować, ponieważ jakby Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji zawiera szereg elementów, które są niezwykle istotne po to, aby on był kompletny i aby dobrze zaplanować, w jakim kierunku te środki powinny być wydatkowane. W związku z tym właśnie wspólnie z grupą roboczą przy Urzędzie Marszałkowskim odbyliśmy szereg spotkań, których właśnie nie było widać tak na zewnątrz, ale to były spotkania, które odbywały się kilka razy w miesiącu, po kilka godzin, gdzie pracowaliśmy w ramach obszarów tematycznych, o których mówi chociażby pan Błażej. Również odbywały się spotkania tego dużego zespołu, o którym wspomniałam, który został już powołany wcześniej, w trakcie których konsultowane były wypracowywane rezultaty. Dodatkowo wspieraliśmy również region w przeprowadzeniu wywiadów pogłębionych, rozmawialiśmy z dodatkowo 25 kluczowymi interesariuszami, przeprowadzono również sondaż telefoniczny i ankiety internetowe wśród mieszkańców obszaru transformacji. To, co jest ważne, co wyróżnia region, przynajmniej z naszej perspektywy, no my mieliśmy, tak jak wspomniałeś, Dionizo, okazję wspierać wszystkie regiony węglowe w przygotowaniu terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji, więc troszkę też mamy ten obszar porównawczy. Więc ja pozwolicie Państwo, że trochę pochwalę region i właśnie powiem o tym, co szczególnie zwróciło naszą uwagę. Więc przede wszystkim bardzo dobre przygotowanie merytoryczne osób odpowiedzialnych za wypracowywanie terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji. To znaczy chodzi o to, że jakby ten zespół roboczy składa się naprawdę z osób, które jakby rozumieją region, wiedzą, jakie są główne wyzwania, wiedzą, z kim współpracować i jakby no pracują również nad innymi strategicznymi dokumentami. Dzięki temu ten finalny dokument naszym zdaniem charakteryzuje się takim bardzo kompleksowym ujęciem procesu transformacji. Również bardzo duże było zaangażowanie osób odpowiedzialnych za przygotowanie. Tutaj też trzeba podkreślić, że w międzyczasie trwały prace również nad przygotowaniem innych dokumentów strategicznych, ale tutaj to, co było ważne, to właśnie to zaangażowanie po stronie zarządu, po stronie pana marszałka, ale też wszystkich kluczowych interesariuszy, którzy byli w tym zespole. Myślę, że takim ważnym elementem, który również warto podkreślić, to otwarcie na organizacje społeczne. Organizacje społeczne były częścią dużego zespołu zadaniowego, ale dodatkowo w procesie konsultacji zorganizowano specjalne spotkanie poświęcone omawianiu już wypracowanego terytorialnego planu właśnie z organizacjami pozarządowymi, jakby rozumiejąc i doceniając rolę tych organizacji jakby w całym procesie przygotowania terytorialnego planu. Ważne jest również to, że w trakcie trwania przygotowywania terytorialnego planu zaktualizowano również dokument strategiczny, strategii rozwoju województwa właśnie w celu zapewnienia spójności z terytorialnym planem, a więc już jakby w tym dokumencie również pokazano element transformacji oraz działania uzupełniające i spójne z tymi, które zostały przewidziane w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji. Także szereg działań został zrealizowanych, szereg działań został podjętych. No i jakby też trochę odpowiadając za ten ostatni wątek w pytaniu, niezwykle istotne jest, aby właśnie pozostać, utrzymać to zaangażowanie, tą motywację zespołu, te właściwe osoby, które pracowały nad Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji i właśnie kluczowych interesariuszy, bo wiedza jakby o całym tym procesie już jest ogromna i wydaje się, że to jest bardzo ważne, aby no, te osoby, które wypracowywały Terytorialny Plan, kontynuowały te działania we współpracy z panem pełnomocnikiem i przy oczywiście zaangażowaniu kluczowych interesariuszy.
Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Myślę, podsumowując jednym zdaniem, programowanie sprawiedliwej transformacji jako zbiorowy wysiłek społeczności, począwszy od włodarzy regionu, skończywszy na społeczności lokalnej. Do wybranych wątków jeszcze wrócę w drugiej części. Poproszę też jeszcze Zuzannę o wypowiedź właśnie w kontekście społeczności lokalnej w drugiej rundzie. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, w ramach tej pierwszej rundy też mówiliśmy o znaczeniu czerpania z doświadczeń innych regionów, także innych państw. Jest z nami pan dyrektor Jan Bondarek z Głównego Instytutu Górnictwa. Panie dyrektorze, zarówno pan, jak i sam instytut ma bogate doświadczenie zebrane przez lata, bogate doświadczenia związane z transformacją. Często jakby rozmawiając o tej transformacji mówiło się, zróbmy wszystko, żeby to była sprawiedliwa transformacja, no, wskazując, że w przeszłości nie zawsze te transformacje okazywały się sprawiedliwe. Chciałem zapytać uprzejmie o to, jakie wnioski wyciągnąć z przeszłości, jakie działania realizowane w przeszłości powiodły się, jakie okazały się może nie do końca satysfakcjonujące i jakie z tego wynikają wnioski dla województwa łódzkiego. Bardzo proszę o wypowiedź. Dziękuję bardzo. Postaram się bardzo krótko, bo oczywiście doświadczenia i ich wielowątkowość jest tak złożona, że prawdopodobnie musielibyśmy osobny panel zrealizować, ale dziękuję za to pytanie. Postaram się poszukać tej interakcji pomiędzy tym, co się wydarzyło na Śląsku, a tym, co się może, i liczymy, że nie, wydarzyć w województwie łódzkim. Słowo sprawiedliwość oczywiście jest odmieniana na wszelkie przypadki i bardzo często jest ona utożsamiana z tymi regionami, które są takimi emblematycznymi przykładami nieudanej tej, nazwijmy to ciężkiej, przed chwilą pan prezes mówił o lekkiej transformacji. To jest oczywiście Wałbrzych, a w województwie śląskim takim miastem, które zawsze wskazujemy, jest Bytom. Co się nie udało? Może od tego zacznijmy. Kiedyś poprzednich, a województwo śląskie transformuje się, chociaż używane było inne słownictwo, restrukturyzacja, była reorganizacja i tak dalej. Przemysł wydobywczy już od 30 lat. Te poprzednie, również rządowe, głównie rządowe transformacje, one widziały ten efekt od strony gospodarczej, natomiast gdzieś tam się gubił po drodze człowiek, dlatego tak ważne w tej transformacji, bardzo często tutaj przedstawiciele Komisji Europejskiej mówili, że człowiek jest tym razem w centrum tego procesu. Ale ja myślę, że warto jeszcze zwrócić uwagę, bo często tego człowieka utożsamia się tylko albo przede wszystkim z tym górnikiem, który wykonuje pracę i oczywiście to dobrze, bo to jest ten najważniejszy tryb tego całego i właśnie warunkujący ten cały proces element. Natomiast myślę, że tę sprawiedliwość powinniśmy się rozszerzyć i myślę, że to właśnie regiony dostrzegły w tym okresie programowania cały łańcuch wartości, który się wiąże z górnictwem. I myślę, że poprzednie nieudane i niesprawiedliwe transformacje właśnie polegały na tym, że realizowano jeden element kosztem drugiego lub z brakiem dostrzegania tych dodatkowych elementów. Tu przed chwilą pani dyrektor Zuzanna właśnie mówiła o tym, jak ważne było, i są panowie i pan pełnomocnik i pan prezes też wspominał o tej wielowątkowej, konsultacyjnej, takiej inkluzywnej formie poszukiwania tych nowych rozwiązań. To oczywiście budzi nadzieję, natomiast ja pozwolę sobie dać malutką łyżkę dziegciu, to nie dlatego, bo laurki są oczywiście jak najbardziej zasłużone i ja też miałem przyjemność uczestniczyć w procesie przygotowania planu transformacji w tym wycinku, w którym myśmy tutaj Państwu pomagali i rzeczywiście wysoko tutaj oceniamy te działania. Ale ta łyżka dziegciu dotyczy tego, że jeżeli dobrze zdiagnozowaliśmy problemy, przygotowaliśmy dobry plan strategiczny, mówię o terytorialnym planie i również to, co Państwo już powiedzieli, przygotowaliście fiszki na poziom regionalny, na poziom krajowy, to teraz nadchodzi w mojej ocenie bardzo ważny moment, zresztą to wszystkie regiony stoją przed tym samym wyzwaniem, żeby zmaterializować te dokumenty, bo fiszki oczywiście są pewną emanacją potrzeb, one określają pewne cele, ale i to przechodzimy również w województwie śląskim, kiedy się te fiszki zaczęło czytać i kiedy zaczęło się w nie wczytywać, okazywało się, że bardzo wiele tych zapisów były naprawdę bardzo dobrze sformułowane, natomiast ten element realizacyjny ciągle jest albo dyskusyjny, albo wymaga jeszcze bardzo dużo pracy. To wydaje mi się, że jest dzisiaj warunkiem sine qua non, że mówili o sprawiedliwej transformacji, a powiem to na przykładzie może terenów poprzemysłowych. Województwo śląskie ma te niezabliźnione rany, wystarczy się przejechać przez jakąkolwiek gminę tutaj w tej centralnej części województwa i można zobaczyć, co się nam nie udało. To nie trzeba specjalnie szukać. Ja myślę, że
specyfika górnictwa w województwie łódzkim wymaga jakby szczególnego podejścia do tych zagadnień, a ponadto jeśli szukacie nowej specjalizacji regionalnej, przed chwilą panowie głównie mówili o tym, że jesteście powiązani z górnictwem i z przemysłem energetycznym, tak i na Śląsku, my od 30 lat szukamy swojej nowej tożsamości, szukamy nowych specjalizacji, nowych obszarów kompetencji i myślę, że to jest najlepszy i być może jedyny czas, żeby to jeszcze zrobić z pieniędzmi wspomaganymi, a nie musieć to wykonywać środkami własnymi i niestety liczyć się z tym, że pojawią się grupy, które uznają, że ten proces był znów niesprawiedliwy, przynajmniej dla nich. To myślę, że tyle w tej pierwszej rundzie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. To chciałem na takie dwa wątki wypowiedzi pana dyrektora zwrócić uwagę. Po pierwsze, człowiek w centrum uwagi sprawiedliwej transformacji, a drugi wątek, który jest pomostem tak naprawdę do drugiej rundy naszej dyskusji. To jest pytanie o to, co dalej, co warunkuje skuteczne wdrożenie sprawiedliwej transformacji. Tutaj pan dyrektor zwrócił uwagę na dobre projekty po prostu. Bardzo dziękuję za wypowiedź i chciałem drugą rundę w tej chwili rozpocząć pytaniem do pani Joasi Maćkowiak-Pandery właśnie o te kluczowe czynniki powodzenia dalszych działań. Wiem, że pytanie cokolwiek ogólnie sformułowane, ale wydaje mi się jednak dość istotne, żebyśmy po tej diagnozie sytuacji też próbowali odpowiedzieć na pytanie, co możemy zrobić, żeby proces transformacji był jak najbardziej sprawiedliwy, ale także skuteczny. Bardzo proszę o wypowiedź. No rzeczywiście to jest bardzo dobre pytanie. Co teraz? Znaczy pierwsza rzecz to trzeba mieć świadomość, że jeżeli region chciałby skorzystać z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, to tam wymogi są bardzo precyzyjnie określone, czyli jakby fizyczne odejście, odchodzenie od węgla w kolejnych kilku latach, 7-8 latach. I to jest bezwzględny wymóg, jeżeli region chciałby z tego skorzystać. Na pewno to, co jest istotne, to jakby skoordynowanie, jakby zaanonsowanie celu i tego procesu w taki transparentny sposób, żeby ludzie też wiedzieli, na czym stoją, ile jest czasu na to, żeby się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Na pewno też kluczowa jest znalezienie odpowiedzi, co dalej z infrastrukturą energetyczną w tym miejscu, bo moim zdaniem zaorać jest bardzo łatwo, natomiast też już w tej chwili to jest bardzo duży potencjał energetyczny, linie sieci, cały potencjał jest na pewno do wykorzystania dalszego, o ile znajdzie się jakiś inny model wytwarzania energii elektrycznej w kontekście bilansowania polskiego systemu. Bardzo ważne jest też zagospodarowanie pogórnicze tych terenów, czyli rekultywacja. To jest też bardzo istotne i też trzeba mieć świadomość, że w sumie moim zdaniem trudno się zarządza z zakładem od strony właśnie wytwarzania, który wiadomo, że jest przeznaczony do zamknięcia, bo ludzie po prostu się będą ewakuować, jedni wolniej, drudzy szybciej, więc też jest bardzo istotne właśnie zapewnienie pewnie jakichś zachęt do tego, żeby do jakiegoś momentu część pracowników na pewno została. Czyli od strony ludzkiej jest to bardzo taki złożony proces, który moim zdaniem wymaga bardzo dużej transparentności, otwartości, szczerości, bo jeżeli jakby to, co najgorsze mogłoby się wydarzyć, też mając na uwadze naprawdę różne porażki naszej transformacji, lata 90., gdzie widzieliśmy naprawdę wiele takich historii, też chociażby Wałbrzycha, Dolnego Śląska, gdzie ta transformacja nie odbywała się w sposób zrównoważony, gdzie człowiek rzeczywiście był w centrum, to jest coś, z czego powinniśmy wyciągnąć lekcje i tego unikać. To, czego też moim zdaniem brakuje, to są dobre projekty, to znaczy to są takie projekty kreatywne, które wpisują się w cele redukcji emisji, a jednocześnie są w stanie wygenerować interesujące miejsca pracy dla ludzi, dobrze płatne. Czyli moim zdaniem, i to nie dotyczy tylko regionu, ale całej Polski, że my mamy problem naprawdę z takimi projektami, które wpisują się w cele neutralności klimatycznej i które nas popychają do przodu i które dają też gwarancję, że w momencie po zainwestowaniu środków
efekt tego projektu będzie trwał dłużej niż kilka lat i że nie będzie to tylko i wyłącznie chodnik, bo mam wrażenie, że chodników, kanalizacji, boisk już nam nie brakuje. Teraz nam brakuje projektów, które będą działały dłużej i będą właśnie generowały tą wartość dodaną dla społeczeństwa i dla gospodarki. Bardzo dziękuję za te wielowątkowe refleksje i też za kilka naprawdę fundamentalnych pytań związanych ze sprawiedliwą transformacją, na które pewnie dzisiaj nie zdążymy odpowiedzieć. Bardzo dziękuję. No i szybko chciałem przejść do województwa łódzkiego, do pana pełnomocnika Macieja Kozakiewicza, pełnomocnika marszałka województwa do spraw sprawiedliwej transformacji. Jakie działania przewiduje województwo łódzkie dla realizacji celów związanych ze sprawiedliwą transformacją? Jakie są pana zdaniem kluczowe czynniki sukcesu tych działań? Bardzo proszę. Pani dyrektor Babczak tak pięknie opisała cały proces tworzenia dokumentu, że czuję się wzruszony, ale z drugiej strony rzeczywiście zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę to, co też dzięki wsparciu od Państwa uzyskaliśmy, jeśli chodzi o cały dokument kierunkujący działania, to dopiero pierwszy krok w tym całym procesie. To, co powiedziałem, też mamy naprawdę pełną świadomość, że przed nami kilkanaście miesięcy takiego, można powiedzieć, trochę kroku w tył i właśnie sprawdzenia, czy te wszystkie zapisy, które powstały, rzeczywiście są powiązane z procesem rozumienia przez lokalną społeczność. No bo proszę pamiętać, że tak naprawdę my tutaj mówimy o zjawisku, które jest wielopoziomowe. Z jednej strony mamy politykę państwa, ta polityka ma zapewnić produkcję energii w sposób bezpieczny, czyli poprzez dostawy, które są. Z drugiej strony mamy miasto, to co mówił Błażej, no, które tak naprawdę w co piątym smartfonie generuje prąd na to, żeby go naładować i móc z niego korzystać. I ja myślę, że tak naprawdę w świadomości nawet łodzian, a już nie mówiąc o Polakach, nie ma tej wagi regionu. No i teraz region, który tak naprawdę, co tu dużo nie ukrywać, z diagnoz bardzo jasno też to wynika, no ale przecież to nawet i przed nimi było wiadomo, jest uzależniony od tej branży, więc to, co przed nami stoi, to zbudowanie rzeczywiście, to co mówiła Joanna, tak naprawdę nowych dziedzin gospodarki, ale absolutnie bazujących na tych fundamentach, można powiedzieć, czy podwalinach, które już są. I to na pewno jest temat wokół energetyki. Powiedzmy sobie szczerze, cała energetyka, również światowa, ale też może jeszcze bardziej polska, stoi wciąż przed rozwiązaniami, chociażby jak w bezpieczny sposób łączyć te różnorodne źródła, jak tak naprawdę zapewnić bezpieczeństwo sieci w sytuacji coraz większej ilości odnawialnych źródeł energii, czy prądu z odnawialnych źródeł energii, czyli energetyki rozproszonej. Wydaje się, że o ile Bełchatów będzie wciąż pozostawał przynajmniej przez najbliższą dekadę, jeśli nie dwie, ważnym elementem tej całej układanki, to też z drugiej strony może być świetnym polem doświadczalnym do eksperymentów, wręcz bym się nie bał powiedzieć. Pamiętajmy, że tutaj dzięki też środkom generowanym z podatków, z opłat, kilka gmin wdrożyło już dość odważnie programy wspierania swoich mieszkańców, obywateli w instalacje i na pewno są to gminy, które mają ponadprzeciętną ilość takich instalacji. Wiemy, że one oczywiście coraz częściej słyszymy o komunikatach, o niewpuszczaniu energii z OZE do sieci, czy wręcz wyłączaniu, ograniczaniu. To są wszystko systemy dopiero do wypracowania, do odkrycia. Kolejna rzecz to zagospodarowanie odkrywki. Oczywiście ten proces nastąpi za 20-30 lat, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że też dobrze byłoby mieć kreatywny pomysł na to. Możliwe, że to, co w tej chwili funkcjonuje, czyli najprostsza formuła wypełnienia tych zbiorników wodą, stworzenia jezior i dwóch wzgórz, z których jedno już istnieje, to nie jest jedyne rozwiązanie w tym regionie. Kolejny aspekt to oszczędność energii. Tak naprawdę wiemy doskonale, to też organizacje ekologiczne apelują od dawna, żeby nie mówić tylko o produkcji energii, ale tak naprawdę również o systemach oszczędzania. To też jest,
To są też w dużym stopniu tereny wiejskie, małe miasteczka. Bełchatów ma niespełna 60 tysięcy mieszkańców, jest największym ośrodkiem, poza oczywiście Piotrkowem i Radomskiem, które jednak są w jakiś tam sposób na obrzeżach, choć włączone do obszaru nowej energii, jak nazywamy ten teren 35 gmin zdefiniowanych w tym obszarze oddziaływania procesu transformacji. No i oczywiście gospodarka obiegu zamkniętego. No pamiętajmy, że też przecież wciąż te procesy są do odkrycia. Także można powiedzieć, że z jednej strony oczywiście jest to ogromne wyzwanie, jak tworzyć nową gospodarkę, nowe miejsca pracy, bezpieczny, trwały rozwój w takich okolicznościach, ale z drugiej, jeśli naprawdę zostanie też otworzona przestrzeń do kreatywności, do innowacyjności, co już tutaj padło, no to wciąż wydaje się, że możemy tę transformację zamienić ze stresu związanego ze zmianą jednak w sukces. Bardzo dziękuję, panie pełnomocniku, za właśnie pokazanie nam, jak to wyzwanie można przekształcać w szanse, choćby poprzez nowe dziedziny gospodarki, także powiązane z energetyką. Bardzo dziękuję za wypowiedź. I też uprzejmie proszę o zabranie głosu pana Błażeja Mielczarka z Bełchatowsko-Kleszowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Również pozwolę sobie podobne pytanie sformułować dotyczące kluczowych czynników powodzenia dalszych działań, ze szczególnym właśnie uwzględnieniem kwestii angażowania lokalnych interesariuszy. Jakie tutaj działania powinny być niezbędne dla zapewnienia skuteczności działań. Panie Błażeju, zapraszam serdecznie. Dziękuję. W pierwszej kolejności pozwolę się odnieść do tego, co pani Joanna powiedziała, czy pan Jan, odnośnie materializacji fiszek. Gdyż my jako instytucja otoczenia biznesu działamy już praktycznie 20 lat i mamy swoje większe, mniejsze sukcesy i po prostu część z tych przedsięwzięć chcielibyśmy przenieść czy rozszerzyć teraz, wykorzystując właśnie fundusze, które się pojawią, bo po prostu też jako jedni w poprzednim okresie programowania, jako jedyny podmiot, jedyna instytucja otoczenia biznesu, mieliśmy dwa takie pilotażowe projekty, współpracując między innymi z PARP-em, które zostały rozszerzone, które dalej były rozwijane. Dlatego zaproponowaliśmy, czy chcielibyśmy zaproponować w podziale na trzy właśnie główne elementy, czyli gospodarkę, infrastrukturę i społeczeństwo przedsięwzięcia przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia lokalnej społeczności. Nie zapominajmy, że w branży energetycznej, tym bardziej w Bełchatowie, pracuje bardzo dużo ekspertów, którzy po prostu byłoby dużym zaniechaniem nie wykorzystać ich właśnie teraz w tym okresie transformacji. Chociażby dlatego to, o czym Maciej mówił, że tutaj mamy, że w Bełchatowie mamy sytuację, gdzie jakby no, gospodarka jest oparta na energetyce i nie ma możliwości, żeby ją porzucić i nagle znaleźć trzy inne podwaliny pod to, żeby powstały tutaj nowe branże. Naszym jedyną szansą jest to, żeby właśnie poprzez innowacje, poprzez ekoinnowacje, wspieranie je chociażby w postaci dotacji dla startupów, dla przedsiębiorców, którzy już funkcjonują, po prostu wspomóc ich w tym przebranżowieniu. Czy to właśnie przy realizacji usług, produkcji w branży okołoenergetycznej, jak też szeroko pojętym OZE, medycynie, turystyce czy IT. I jakby z tego punktu widzenia chcieliśmy zaproponować przedsięwzięcia właśnie typowo dla startupów z wykorzystaniem usług dla społeczeństwa, czyli tak zwane Centrum Usług Społecznych, które właśnie pozwoliłoby na to, żeby testować różne rozwiązania, na które właśnie teraz jest czas, do tego, żeby je ewentualnie w przyszłości wdrożyć, te, które będą dawać korzyść, wymierną korzyść dla regionu, jak i poprzez fundusz stworzyć grupę nowych podmiotów, innowacyjnych podmiotów, które przyczynią się do tego,
że lokalna społeczność znajdzie tam zatrudnienie i po prostu będzie funkcjonować tutaj w regionie. Dlatego niezbędne jest też stworzenie preferencyjnych warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych właśnie dla regionu bełchatowskiego. Bardzo dziękuję za wypowiedź i za przybliżenie nam też bardzo konkretnych pomysłów na projekty, inicjatywy i działania służące sprawiedliwej transformacji. Bardzo dziękuję. I zwracam się do Zuzanny Barczak, jeszcze też nawiązując do tego wątku ludzkiego, dlatego że wsparcie i udział PWC też w pracach między innymi wiązał się z przeprowadzaniem szeregu badań wśród interesariuszy na temat tego, jak postrzegana jest transformacja w województwie łódzkim. Chciałam zapytać, Zuzanna, o wyniki tych badań i o tym, jakie z nich płyną wnioski pod kątem już konkretnych działań. Będę wdzięczny za wypowiedź. Dziękuję bardzo. Faktycznie tych badań przeprowadziliśmy szereg, bo przeprowadziliśmy zarówno badania sondażowe, jak i badania dotyczące tego, w jaki sposób dzisiaj transformacja jest komunikowana w regionie, oraz szereg rozmów z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego oraz innych instytucji. No i teraz przedtem było bardzo entuzjastycznie, pozytywnie i teraz będzie trochę ciemniejsza strona tego, co wynika z naszej pracy i jednocześnie co stanowi o tym, że jeszcze dużo pracy przed regionem, ale też przed wieloma innymi interesariuszami w regionie. Faktycznie analizowaliśmy to, w jaki sposób transformacja energetyczna jest obecna zarówno w świadomości mieszkańców, władz samorządowych, lokalnych społeczności, ale także w mediach regionalnych i lokalnych. I no niestety musimy powiedzieć, że mieszkańcy powiatów, które mają być objęte transformacją, nie mają wiedzy o tej transformacji. Niski poziom wiedzy cechuje również władze lokalne, które nie są aktywne w tworzeniu wizji przyszłości. Przede wszystkim mamy tu na myśli jednostki samorządu terytorialnego. Jednostki te dzisiaj jeszcze nie informują wystarczająco mieszkańców, czym jest transformacja, jakie będą jej konsekwencje i jaka jest wizja przyszłości regionu. Lokalne społeczności zdają sobie sprawę, że to wydobycie węgla będzie ograniczane i że model gospodarczy będzie musiał ulec zmianie, natomiast nie mają świadomości, nie mają wiedzy, w jakim tempie te zmiany będą następowały, co miałoby stać się podstawą funkcjonowania regionu, kiedy tego węgla już nie będzie. Niestety badania pokazują, że to napawa lękiem społeczności lokalne, ale również i pracowników administracji. I taka perspektywa powolnego upadku regionu sprawia, że niestety młodzi ludzie nie wiążą przyszłości na pewno nie z kopalnią, ale również nie wiążą przyszłości z regionem. Co gorsza, właśnie spora część młodzieży nie widzi powodów do tego, aby pozostać w Zagłębiu Bełchatowskim, no co na ten moment spowodowane jest przede wszystkim małą ofertą miejsc pracy dla dobrze wykształconych osób. No i to pokazuje, jak niezbędne jest podjęcie działań informacyjnych, edukacyjnych i budowania świadomości. Także tutaj my też pracując jakby i rozmawiając z różnymi środowiskami, też wiedzieliśmy, że jeszcze nie było wiadomo, czy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji zostanie czy region zostanie również objęty Funduszem Sprawiedliwej Transformacji, natomiast to naszym zdaniem nie powoduje wstrzymania procesu komunikacji, ponieważ proces dekarbonizacji jest faktem, on już przebiega, a dlatego to, co jest niezwykle istotne w regionie, to przede wszystkim przeprowadzenie komunikacji. Ta komunikacja może być podzielona na kilka etapów, natomiast na pewno pierwszy z tych etapów powinien być nakierowany na zwiększenie świadomości mieszkańców na temat przyczyn przebiegu, ale również konsekwencji transformacji energetycznej. Takie komunikaty kierowane do mieszkańców powinny uświadamiać, że właśnie społeczno-gospodarczy model funkcjonowania regionu, ten, który dzisiaj jest nie do utrzymania, ale jednocześnie pokazywać, że z jednej strony potrzebne są pomysły, aktywność i zaangażowanie różnych grup w regionie, aby znaleźć ten nowy pomysł na rozwój regionu i aktywnie włączać się w debatę, ale z drugiej strony już informować, w jaki sposób to będzie przebiegać, pokazywać ten proces pewnego stopniowego przechodzenia, stopniowej transformacji. Również informować o tym, w jaki sposób będą angażowane, czy
co będzie się działo z pracownikami, którzy dzisiaj no właśnie w kompleksie energetycznym Bełchatów są zatrudnieni, nie tylko zresztą w kompleksie, ale oczywiście również we wszystkich organizacjach powiązanych. I tutaj podstawowe cele tego etapu komunikacji to właśnie powinno być zwiększenie świadomości, a z drugiej zwiększenie zaangażowania mieszkańców, władz samorządowych i partnerów społecznych w kształtowanie procesu transformacji i włączenie ich do debaty właśnie na temat wyzwań i możliwości stojących przed regionem. Wydaje się, że to z jednej strony powinna być duża rola samego Urzędu Marszałkowskiego i pracowników, myślę, że również pana pełnomocnika i to myślę, że to jest też dobry kierunek, że właśnie takie stanowisko zostało w regionie również utworzone, a z drugiej strony ważne jest również pokazywanie takich pozytywnych aspektów transformacji, przykłady sukcesów przekształcania regionów górniczych, szczególnie tych, w których no, mamy pozytywne przykłady. Mieszkańcy muszą zdawać sobie sprawę z tego, że istnieje wiedza i świadomość na tego, jak uniknąć tych negatywnych skutków, że właśnie fundusz jest jednym z takich elementów, które będą wspierać region w tym, aby ta transformacja została ukształtowana w sposób właściwy i bezpieczny dla mieszkańców. Również właśnie istotne jest informowanie o środkach na transformację, aby z jednej strony właśnie uspokoić mieszkańców, ale z drugiej strony też pokazać potencjał do kreowania nowych miejsc pracy, do kreowania nowej przestrzeni, do budowania konkurencyjnej gospodarki. I wydaje mi się, że to są teraz tak naprawdę jedne z najistotniejszych zadań postawionych przed regionem, ale też przed wszystkimi interesariuszami zaangażowanymi w proces transformacji. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Myślę, że świadomość wyzwań to pierwszy krok do tego, żeby im sprostać. I myślę, że ta wypowiedź też pokazywała, jak złożonym i długofalowym jest proces też budowania społecznego poparcia, zrozumienia i współpracy przy sprawiedliwej transformacji. Zuzanna, bardzo dziękuję. I proszę również w ramach tej rundy o wypowiedź pana dyrektora Jana Bondaruka z Głównego Instytutu Górnictwa. Panie dyrektorze, pan się specjalizuje w zagospodarowaniu terenów poprzemysłowych, a tak jak tutaj pan pełnomocnik już wspomniał, to będzie też istotne wyzwanie dla województwa łódzkiego. Proszę również o krótką wypowiedź wskazującą tutaj na główne zalecenia i rekomendacje bazujące na pana doświadczeniu. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Właściwie to show zostało skradzione, bo ja chciałem bardzo mocno podkreślić element innowacyjności, ale tutaj, co zresztą jest potwierdzeniem tej wysokiej oceny, Państwo macie tę świadomość, więc to, do czego zachęcam przede wszystkim, to do odwagi, a drugie, żeby przełamać rutynę, bo nawet te rozwiązania, które były w innych regionach zastosowane 5-10 lat temu, dzisiaj skopiowane w świetle tych wyzwań, które stoją przed regionem, ale w ogóle przed krajem, mogą się okazać być mało innowacyjne. Podam to na przykładzie projektu akurat z województwa śląskiego, żeby nie było to jakiejś, jeszcze może 5 lat temu zabudowa fotowoltaiki na szkole podstawowej była innowacyjna. Myślę, że dzisiaj tego typu projekty powinny być traktowane jako bardzo rutynowe i raczej powinny znajdować się w drugiej albo trzeciej linii. Zresztą taką klasyfikację projektów my również zalecamy naszym partnerom, żeby właśnie nie starać się te pieniądze, które są dedykowane bardzo trudnym, złożonym, wielowątkowym, jak już powiedzieliśmy, wyzwaniom, rozmieniać na drobne. Ale chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, o czym też wspomniał pan prezes, o tym wykorzystaniu tego wewnętrznego potencjału endogenicznego regionu. Się bardzo cieszę, bo to jest ważny wątek, żeby wykorzystywać tą wiedzę specjalistyczną, ale Państwo też zwrócili uwagę na to, że złożyliście projekty i planujecie korzystać z tego poziomu krajowego. A tutaj Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji to jest właśnie miejsce na eksperymentowanie. I tu pozwolę sobie powiedzieć, że tu na pewno będzie przestrzeń do tego, żeby łączyć siły pomiędzy regionami, bo tam właśnie powinny powstawać te pilotażowe, demonstracyjne, trudne, ale zarazem pokazujące zupełnie nowe podejście, rozwiązania. I tu małe dwa słowa właśnie odnośnie tych terenów, bo jak usłyszałem po raz kolejny ten właśnie pomysł, bo on już od wielu lat funkcjonuje, zalejemy, żaglówki będą pływały i tak dalej. Ja zawsze proponuję, żeby pojechać do kolegów z zachodniej granicy, którzy od wielu lat to realizują. Oni się właśnie z wielu tego typu projektów wycofują. Bardzo proste przyczyny. No trzeba też te projekty zrzutować na sytuację społeczno-gospodarczą danego miejsca. Wprawdzie w Bytomiu udał nam się na przykład projekt pola golfowego, chociaż wszyscy stukali się w głowę i on funkcjonuje. Może dlatego, że innego pola golfowego na terenie Pogórniczym akurat najbliższej okolicy nie ma. Ale myślę, że w Państwa przypadku rzeczywiście taka analiza jeszcze scenariuszowa
również pokazująca różne wątki wykorzystania tego ogromnego, tej ogromnej spuścizny pogórniczej w wymiarze tym środowiskowym, przestrzennym, ale również technologicznym, infrastrukturalnym, to będzie duża praca i ja myślę, że województwo łódzkie ma tu być szansę takim miejscem, tak jak się dzisiaj przyjeżdża do Zabrza i ogląda się tą rewitalizację przez tą turystykę poprzemysłową, że państwo też znajdą swoją własną drogę. Ona powinna być specyficzna, inna i na pewno nie powinna być kopią innych tego typu pomysłów. Tyle mi się wydaje, że państwa zachęcić też do współpracy z nami, bo my oczywiście tutaj wszyscy jesteśmy zainteresowani waszym sukcesem, bo wasz sukces to nasz sukces. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Szanowni państwo, nasz czas dobiega końca. Rozmawialiśmy o sprawiedliwej transformacji w województwie łódzkim, więc niech będzie wolno na koniec prosić o bardzo krótkie podsumowanie pana Macieja Kozakiewicza, pełnomocnika marszałka województwa łódzkiego do spraw sprawiedliwej transformacji. Panie pełnomocniku, proszę o kilka zdań podsumowania. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo za te dwie ostatnie wypowiedzi. No, mamy pełną świadomość, że tak to co wybrzmiewało z mojej wypowiedzi, że te procesy komunikacyjne muszą zejść na głębsze poziomy i rzeczywiście to, co powiedział przed chwilą pan dyrektor, to tak naprawdę jest w jakimś sensie podsumowaniem, pod którym się absolutnie podpisuję. Ja osobiście mam pełną świadomość tego, że musimy znaleźć własną drogę, odważną drogę. Ja też staram się wlewać w serca górników i energetyków wiarę, że tak naprawdę zasługujemy też na nieprzeciętne, adekwatne do skali projekty i dalsze sukcesy. Ale oczywiście mam też pełną świadomość, że tutaj kluczową rzeczą będzie taka pełna mobilizacja lokalnych liderów, czy to na poziomie samorządowym, czy organizacji pozarządowych, czy tak jak mówił Błażej, tego kapitału ludzkiego, który jest wśród energetyków i też górników, bo powiedzmy sobie szczerze, jeśli mamy szukać nowych rozwiązań dla odkrywki, to właśnie oni też mogą się zaangażować. Także cóż, no ja po prostu wyciągam rękę do współpracy, do dalszej współpracy akurat tutaj z tymi instytucjami, które są reprezentowane w tym panelu, bezpośrednio współpracuję może poza GIG-iem, ale tutaj też oczywiście przyjmuję zaproszenie do współpracy i z przyjemnością będę szukał tych wspólnych projektów. Panie pełnomocniku, myślę, że to znakomite podsumowanie naszej debaty, wyciągnięta ręka do współpracy, myślę, do tych wszystkich środowisk, które chcą i powinny być uczestnikami sprawiedliwej transformacji. Dziękuję serdecznie za wypowiedź. Dziękuję serdecznie wszystkim panelistom, a byli nimi pani Joanna Maćkowiak-Pandera, prezeska zarządu Forum Energii, Zuzanna Barczak, wicedyrektorka w Zespole do spraw Sektora Publicznego Infrastruktury PWC, pan Jan Bondaruk, zastępca dyrektora, Główny Instytut Górnictwa, pan Błażej Mielczarek, Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny i oczywiście pan Maciej Kozakiewicz, pełnomocnik marszałka województwa łódzkiego do spraw sprawiedliwej transformacji. Dziękuję serdecznie zacnym naszym panelistom. Dziękuję bardzo serdecznie państwu za uwagę i myślę, do zobaczenia na kolejnych debatach związanych ze sprawiedliwą transformacją. Dziękuję, do widzenia. Dziękujemy serdecznie za panel. Drodzy państwo, to było ostatnie wydarzenie w naszym forum. Składam podziękowania wszystkim moderatorom, wszystkim prelegentom, wszystkim państwu, którzy uczestniczyliście zarówno w tym rzeczywistym wydarzeniu, tej części rzeczywistej, ale również tym wszystkim, którzy mieli okazję nas oglądać online. Ten tryb hybrydowy zastosowany tak szeroko pozwolił nam aktywnie uczestniczyć, ale mam nadzieję i życzę wszystkim państwu, żeby kolejne forum biznesu i zrównoważonego rozwoju odbyło się już w tym świecie realnym, tak żebyśmy się zobaczyli, poznali, mogli ze sobą bezpośrednio porozmawiać. Proszę państwa, w imieniu gospodarza pana Grzegorza Szejbera, marszałka województwa łódzkiego, uważam drugie forum biznesu i zrównoważonego rozwoju Łódzkie 2021 za zamknięte. To, co najlepsze, szybko się kończy. Mam nadzieję, drodzy państwo, że spotkamy się za rok. Zapraszamy na kolejną edycję. Wszelkie informacje na temat kolejnych wydarzeń, ale przede wszystkim oczywiście trzeciego forum, znajdziecie państwo na stronach internetowych www.Urzędu Marszałkowskiego. Proszę pilnie śledzić te strony. Proszę zaglądać na stronę Facebooka i tam również znaleźć informacje o tym,
co Urząd Marszałkowski planuje w kolejnych wydarzeniach, a na pewno będą równie ciekawe jak te, z którymi mieliśmy do czynienia. Ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za aktywny udział w tym forum. Dziękuję. Do zobaczenia.